Witam Ciebie w kolejnej lekcji. Tym razem opowiem Tobie o poleceniach where is, which oraz type. Najpierw omówię polecenie where is. Where is znajduje pliki binarne, źródłowe i strony podręcznika MAN dla danego polecenia. Chcę znaleźć wszystkie te informacje dla polecenia LS. Teraz wyszukam dla polecenia LS tylko strony podręcznika MAN. Chcę znaleźć strony podręcznika MAN, muszę użyć parametru -m. Chcę wyszukać dla tego polecenia tylko pliki binarne. Za pliki binarne odpowiada parametr -b. Znajdę dla polecenia PWD pliki binarne i strony podręcznika MAN. Teraz omówię polecenie which. Odświeżę ekran. Which lokalizuje inne polecenia. Sprawdzę, w jakim katalogu zainstalowane jest polecenie LS. Wyświetliła mi się cała ścieżka dostępu do tego polecenia. Sprawdzę, w jakich katalogach są zainstalowane polecenia Find, Locate i Where is. Na koniec omówię polecenie Type. Odświeżę ekran. Type jest wewnętrznym poleceniem powłoki. Wyświetla informacje na temat innych poleceń. Dzięki niemu dowiesz się, czy dana komenda jest wewnętrznym poleceniem powłoki, zwykłym poleceniem, funkcją czy aliasem. Polecenie type możesz wykonać na samym sobie. Type jest wewnętrznym poleceniem powłoki. Wyświetlę sobie informacje o kilku innych poleceniach. Interesują mnie dane na temat polecenia cat, echo, PWD, LS i if. Polecenie cat jest zwykłym poleceniem. Dla zwykłych poleceń type wyświetla ścieżkę dostępu. Polecenie who również jest zwykłym poleceniem. Echo jest wewnętrznym poleceniem powłoki, tak samo PWD. LS jest aliasem, a if słowem kluczowym powłoki. To tyle na temat tych poleceń. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnej lekcji.